Dzień dobry. Dzisiaj witam Was na mapie Rzeka Popiołu i chciałem Wam pokazać tą bitwę, mimo że wynik jest przeciętnie dobry, to sam przebieg bitwy jest dziwny. Rzuciło mnie na górce, ja jadę w stronę KPC na standardową tutaj miejscówkę za kamieniem. To jest ostrzał na pojazdy dojeżdżające do C i jednocześnie można strzelać do czołgów na kapie B. Z tego co widać, nasi już przejmują i B i C, a my się skupimy na tym górnym kapie tutaj. Jest pierwszy chętny. Na dystansie właśnie na B widać PZT F2, no ale ściągnięta, już nic jej nie zrobi, nie zdążyłem wycelować. I tutaj jest M4. No tak, pierwszy strzał nieudany. No, ja po takim trafieniu zaliczyło mi asystę, więc jest dobrze. Zobaczcie, że tutaj nie ma żadnego czołgu przeciwnika. Tylko ten średniak stał i nic więcej nie ma. Kapce już jest przyjęty, nie ma co się tam pchać. Chciałem pojechać tutaj na miejscówkę. Padłem w dziurę, warto o niej pamiętać, bo może się przydać. Chciałem jechać na miejscówkę przy samej skale. Tylko że to nie jest dobra miejscówka, jeżeli przeciwnicy z dołu wiedzą, że tutaj jesteśmy. A oni chyba już będą wiedzieli. Zobaczcie, że tu sobie próbuję wjechać na górę, żeby mieć przestrzał. No ale tam ich jest za dużo, już wiedziałem, co się święci. O proszę, już poszedł strzał we mnie. No nic tu nie zrobię. Gdyby nie wiedzieli, to tak, ale że wiedzą i na mnie czekają, to... No, tylko szerman ściągnięty. Nie. Tu nie ma się co pchać. Łatwiej będzie bułę zarobić, niż cokolwiek zrobić. Ten is, który miał pilnować kapa i moich pleców, właśnie sobie zginął. Ja zobaczę jej... Dlaczego? Tu jest M6, to pewnie od niego dostał bułę. No, ale to M6 nic nie robi. Ściągnięty, bardzo ładnie. I dalej nie ma czołgów przeciwnika. Wszyscy tam są na dole. No to ja jadę dalej. Trochę ryzykuję, bo jak teraz się ktoś zwespi na tym dolnym kapie u nich, to będzie niewesoło. Szerokim łukiem sobie objeżdżam to. W pierwszej chwili chciałem tutaj pojechać na górkę, ale była taka sama sytuacja jak na tamtej poprzedniej miejscówce, że wszyscy by mnie widzieli, a ja musiałbym się mocno pokazać, żeby móc cokolwiek namierzyć. Dlatego postanowiłem zjechać na dół i tutaj ostrzeliwać ich zza kamienia. To jest M18 i z... Nic już do mnie strzelił. Takie wyjeżdżanie to na pewno by się skończyło jakąś bułą. Dlatego skorzystałem z sidescrapa. Nic strzelił do mnie, tak. No pierwszej w kolejności M18 jest łatwiejszym celem. Za to potrafi mocno ugryźć. IS-1. Za nic. No ja mam uszkodzoną lufę, no teraz muszę się naprawiać. I zobaczcie, że cały czas nic nie wyjeżdża od nich z dolnego respa. To jest T-34, któremu nic nie zrobiłem. Tygrys się pokazał, M18 drugie. Dobra, teciak ściągnięty. Tygrys do mnie strzelił. O,
pierwszy 18. Teraz tygrys. Kawuk się pokazał. Z tym kawukiem będzie problem, bo to na samą wieżę ciężko od przodu go ściągnąć. Dalej ten ist tam stoi. I ciągle nie ma pojazdu przeciwnika. Na tym dolnym recpie. Pokaże się ten kawuk, czy nie? Jest. No ale to załapał się Sherman. Rykoszet po kawułku. A do mnie dojechała pantera. Nie zauważyłem jej, tak dopiero teraz mi się pokazała. Uszkodzony silnik. Kąty. Odbity strzał i przednie kółko. Tam jest jeszcze jeden średni czoł. I tu nie ma się co teraz bawić, bo on dołem mnie objedzie. Dlatego ja próbuję objechać jego. Ale gdzie on jest? Na pewno będzie na dole, bo gdzie indziej może być. No i tu się stała rzecz arcyciekawa. O, ześlizgnąłem się ze zbocza i tygrys kompletnie przestał słuchać sterowania. Co prawda tutaj się naprawiam po jego strzale, próbuję zachować kąty, no ale to jest dramat w tej chwili dla mnie. Na szczęście bitwa się skończyła. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam do prześledzenia statystyki. Cześć!